Okręg numer 2, Marian Szkopek. Nauczyciel, wychowawca kilku pokoleń naszych dzieci, zasłużony i oddany pedagog. Szanowni Państwo, nie tylko dobro dzieci leży mi na sercu, ale również tutaj za tym blokiem na Dąbrowskiego, na Klemensa Bierusza jest tyle miejsca, że można zrobić przepiękne parkingi. Dziękuję. Okręg numer 3, Maciej Chowis. Pracownik samorządowy, naczelnik Wydziału Infrastruktury i Inwestycji w Urzędzie Miejskim poprzedniej kadencji. Obecnie specjalista do spraw inwestycji oraz zamówień publicznych. Chciałbym tutaj swoim doświadczeniem, które zdobyłem we wcześniejszych latach, przez poprzednie też kadencje i obecnie wspomóc tutaj gminę w rozwoju tego miasta. Dziękuję bardzo, Macieju. Okręg numer 4, Krzysztof Szafrański. Prowadzi własną działalność gospodarczą, dobry przedsiębiorca. Brawo, Krzysiu. Dziękuję Państwa. Jako kandydat na radnego chciałbym przede wszystkim zwrócić uwagę naszych tutaj mieszkańców i właścicieli firm, którzy są i działają w naszym regionie. Myślę, że to jest ważna sprawa, żeby im pomóc i żeby było lepiej dla nich i dla nas wszystkich. Tam na moim terenie, ale zadbać tu o miasto tak samo, drogi, chodniki i też chciałbym popierać sport. Dziękuję serdecznie, bo sam jeżdżę i sam czynię ten sport. Dziękuję. Proszę Państwa, okręg wyborczy numer 14, Alfred Głopacz, również sołtys wsi Kowalówka, Kuźnica Skakawska, przepraszam, sołtys wsi Kuźnica Skakawska, prowadzi własną działalność gospodarczą, ale przede wszystkim organizator ostatnich dożynek gminnych. Witam serdecznie wszystkich. Dziękuję mieszkańcom za tą współpracę przez te 4 lata jako sołtys i myślę, że jako kandydat na radnego, jeżeli przejdę te wybory i wygram te wybory, wspólnymi siłami w tym okręgu znowu nam się uda coś więcej zrobić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ostatni okręg, okręg numer 15, Zygmunt Skubich, członek zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieczyskach, również członek zarządu gminnego, OSP, wieloletni działacz społeczny, współorganizator wielu uroczystości i imprez w naszej gminie, ale przede wszystkim zapamiętany z organizacji jednej imprezy Rajdu Niepodległości z okazji 11 listopada. Dziękuję. Ja chcę tylko powiedzieć, że chcę wspierać w dużej części naszych wszystkich druhów strażaków w całej gminie Wieruszów, bo kiedyś przed nami burmistrzami było bardzo źle, ale teraz, kiedy tu działam w zarządzie gminnym, nastąpiła poprawa, no i mam nadzieję, że będzie dalej była poprawa razem z panem Wackiem Żbikowskim. Dziękuję. Proszę Państwa, to na tych haseł będziemy przede wszystkim działać i będziemy się starali, żeby w przyszłości Wieruszów mógł się szczycić taką radą i takim burmistrzem. Proszę Państwa, na zakończenie naszej konferencji chciałbym dodać, że proszę Państwa, wybierając radę, musimy myśleć o ludziach mądrych, tak jak wspomniałem, ale przede wszystkim o osobach odpowiedzialnych. Ta odpowiedzialność jest najważniejsza, dlatego że to, co robimy w tej chwili, robimy dla przyszłości naszych pokoleń, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. I w tym kierunku będziemy przede wszystkim działać. Proszę Państwa, kończąc dzisiejszą krótką konferencję, zapraszam Państwa na krótki spacer po ulicach Wieruszowa, gdzie przejdziemy wspólnie do biura naszego komitetu na ulicę Warszawską 86. Natomiast proszę Państwa, jeżeli chodzi o program wyborczy, to na następnej konferencji ten program przedstawimy Państwu. Nie ukrywam, że jesteśmy otwarci na współpracę również z mieszkańcami naszego miasta i naszej gminy. Zapraszam do siedziby naszego komitetu, gdzie wszystkie uwagi mieszkańców i społeczności lokalnej będziemy brali pod uwagę, rozszerzając nasz program wyborczy. Dziękuję bardzo w dniu dzisiejszym i zapraszam do naszego biura na ulicy Warszawskiej.